Cześć. Kolejka do kasy taka długa, a czasu już mało. Nie lepiej wygodnie usiąść w fotelu i czekać na film? Pewnie lepiej, ale ja nie mam jeszcze biletu. Ale tak się składa, że ja mam dwa. Jeden mój, drugi twój. A masz trzeci bilet dla mojego chłopaka? Ej, o co chodzi? Chcesz poderwać moją dziewczynę? Trochę próbowałem. Wiesz, ja mam dwa bilety i jestem sam, no i nie wiem, jak to rozegrać. Na co się wybierasz? Melodramat. Aha, ale poważnie? Nie będziesz się tam nudzić? I powiedz mi coś, czy idziesz na film, czy do kina? To zależy, jeszcze nie wiem. Dobra, powodzenia. Dziękuję. Cześć. Mam taki problem. Miałem iść z kumpelą do kina, a ona nie przyszła. Może ty poszłabyś ze mną? A nie możesz iść sam? Uwierz mi, na ten film w życiu nie poszedłbym sam. Koleżanka wybrała melodramat i sama nie przyszła. No to ci się trafił melodramat live, ale ewentualnie mogę ci jakoś pomóc. Tak? Właśnie czekam na koleżankę. Chętnie przygarnę te twoje bilety. Przecież i tak nie chciałeś iść na ten film. No dobra, kobiecie się nie odmawia. Proszę bardzo. Dzięki. Miłego seansu życzę. Dzięki. Jeśli ty wiesz, jak zaprosić nieznaną osobę do kina tak, żeby nie odmówiła, wejdź na www.sięgajponumer1.pl i podziel się tą wiedzą z innymi. Może się to kiedyś komuś przyda.